Dzień dobry, witam na kolejnej debacie eksperckiej agencji ISB News. Wezmą w niej udział pan Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding oraz Marek Zubec, WSB. Dzień dobry. Panowie, na początek bardzo proszę o kilka słów na temat obecnej sytuacji gospodarczej na świecie, w Polsce i na tym tle, jak wygląda polski rynek giełdowy, kapitałowy. Proszę panie prezesie o rozpoczęcie. Także rok 2024 myślę zaskoczył dużą część analityków i inwestorów w kontekście tego, że nie wygląda tak słabo, jak wydawało się jeszcze niektórym, że będzie wyglądał. Jesteśmy po bardzo dobrym 2023 roku, szczególnie końcówce. Mamy właściwie zakończony cykl podwyżek stóp procentowych w głównych bankach centralnych i oczekiwania co do tego, że w tym roku główne banki centralne na świecie rozpoczną cykl obniżek stóp procentowych. Nie mamy twardego lądowania w gospodarce amerykańskiej. Cały czas silny tamtejszy rynek pracy. Mamy poprawiające się dane z gospodarki chińskiej. Mamy słaby stan gospodarki europejskiej, ale tutaj mamy też oczekiwania, że w związku z szybszymi niż pewnie też zakładaliśmy obniżkami stóp przez Europejski Bank Centralny ta sytuacja, no może nie w najbliższych miesiącach czy kwartałach, ale być może już w przyszłym roku też ulegnie zmianie na lepsze. I mamy polską gospodarkę, która po ostatniej zmianie politycznej, wiele wskazuje na to, zostanie zasilona środkami, które będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Także klimat, powiedziałbym, sprzyjający temu, żeby sytuacja na rynkach akcji, również na krajowym rynku akcji cały czas była dobra. Widzimy to po zachowaniu się chociażby naszych indeksów krajowych. Widać, że inwestorzy zagraniczni cały czas są zainteresowani polskim rynkiem akcji. I do tego zainteresowania przyłączają się powoli inwestorzy krajowi. Pan Marek Zuber, bardzo proszę o kontynuację tego wątku, szczególnie w kontekście ostatniej decyzji Banku Japonii i dość wyraźnie deklaracji po ostatnim posiedzeniu Fedu. No właśnie, mamy sporo zamieszania, jednak biorąc pod uwagę te ostatnie, no ja już nie mówię oczywiście o tym okresie od pandemii, już nie będziemy się tak historycznie daleko cofać, ale ten 2023 rok, bardzo ciekawy rok i myślę, że to, co najbardziej zaskoczyło chyba w roku 2023, to sytuacja w Stanach Zjednoczonych, głównie w drugiej połowie roku, kiedy pomimo bardzo wysokich stóp procentowych, no mieliśmy jednak dość mocne odbicie, bo ponad 3% wzrostu to jest jednak coś, czego na początku roku nikt nie oczekiwał. Więc ja bym powiedział tak, że biorąc pod uwagę prognozy z końca 2022, Stany wyraźnie powyżej przeciętnej. Natomiast strefa euro mniej więcej tak, jak miało być, może nawet trochę gorzej, przy czym głównie oczywiście tutaj trzeba wskazać gospodarkę niemiecką, szalenie ważną dla strefy euro i te kłopoty, które ona ma w kontekście, powiedziałbym, strategicznym. To znaczy Niemcy opierali swoją gospodarkę na przemyśle ciężkim, głównie w kontekście relacji z Rosją, tanie surowce, nie tylko surowce energetyczne, więc sektor automotive, chemia, generalnie przemysł ciężki, jednocześnie na współpracy z Chinami. I można powiedzieć, że oba te filary się trochę zawaliły. Także kwestia Chin, współpraca z Chinami dzisiaj już jest trochę passé, tak można by było powiedzieć, biorąc pod uwagę oczywiście te kraje najbardziej rozwinięte. No wiadomo, głównie chodzi tutaj o coraz bardziej narastającą rywalizację Stany Zjednoczone-Chiny. No ale też Chiny, które mają swoje kłopoty, o czym jeszcze za momencik słówko bym powiedział. Więc Stany Zjednoczone pozytywnie zaskoczyły w zeszłym roku. Natomiast strefa euro pewnie tak, jak miało być, może nawet troszeczkę gorzej, głównie ze względu na Niemcy, które przecież formalnie są w recesji. Chiny. To jest największe chyba wydarzenie dla mnie przynajmniej roku 2023. Bardzo wiele informacji, które z Chin dostaliśmy. Zaczęło się na początku roku, czyli oficjalnie Chińczycy przyznali się do tego, że mają ujemny wzrost naturalny. Świat szacuje, że to się dzieje od roku 2014, no ale oni dopiero teraz się oficjalnie do tego przyznali. Są już takie ośrodki, które twierdzą, że Chińczyków jest mniej niż 1,3 miliarda. I to ma szalenie istotne konsekwencje w perspektywie kolejnych 2-3 dekad, bo może się okazać, że to wszystko, co mówiono na temat oczywiście przegonienia Stanów Zjednoczonych, będzie trudne do osiągnięcia właśnie ze względu na demografię. Ale masę innych rzeczy. Kontynuacja problemów rynku
nieruchomości, przypomnijmy, 1/3 chińskiego PKB, rosnące zadłużenie, rosnące bezrobocie wśród ludzi młodych, problem deflacyjny, to jest to, co różniło Chiny od reszty świata. Świat walczył z inflacją, przynajmniej większa część świata walczyła z inflacją. Chiny walczyły no najpierw spokojnie, jeżeli chodzi o kwestie inflacyjne, ale im dalej w las, im dalej w rok 2023 i początek tego roku, 2024, tym większe problemy deflacyjne. Wiemy, że chiński bank centralny nie jest niezależny. No więc pytanie, co z tymi Chinami w dalszej perspektywie? Więc moim zdaniem to był bardzo ważny rok z punktu widzenia postrzegania Chińczyków. Oczywiście jeszcze parę innych problemów jestem w stanie pokazać. Załamanie właściwie, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w Chinach. Oczywiście embargo na różnego rodzaju towary na czele z półprzewodnikami, które mają nieprawdopodobne ważne znaczenie w tej, tym bardziej ważne znaczenie w kontekście sieci 5G i sztucznej inteligencji, więc bardzo, bardzo wiele elementów. Czemu ja o tym mówię? Bo w zasadzie, biorąc pod uwagę to, że zbliżamy się do okresu rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w tych najważniejszych obszarach, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, Stany Zjednoczone, przepraszam, i strefa euro, powinniśmy zakładać, że zaczyna się właśnie, czy zaczął się właśnie nowy cykl, nowa hossa, tak byśmy mogli powiedzieć, po zakończeniu trochę ponad rok temu tej najdłuższej po II wojnie światowej, mówię oczywiście o Stanach Zjednoczonych, czyli 11 właściwie lat wzrostu od 2010 roku. Mamy wyhamowanie, mieliśmy oczywiście spadki, mieliśmy mocną korektę i teraz powinniśmy, biorąc pod uwagę te podwyżki stóp, wejść w nową erę wzrostu, czyli bardzo dobra informacja z punktu widzenia giełdy. No i ta giełda oczywiście zaczęła rosnąć w zeszłym roku. Też warto powiedzieć o wielu innych czynnikach, jak choćby kwestie sztucznej inteligencji, to ona ciągnęła choćby spółki technologiczne. Tutaj ten spadek przecież w roku 2022 na początku 2023 był największy. Ale właśnie mamy ten kontekst Chin. Więc ja bym powiedział tak, że zgadzam się z tym, że ten 2024 rok powinien być rokiem poprawy, ale to, co widziałbym na horyzoncie jako wielki znak zapytania, który mógłby nam przeszkodzić w tym wzroście, to są właśnie Chiny. Rzeczywiście te ostatnie dane nieco lepsze, aczkolwiek tu cały czas mamy kwestię też wiarygodności danych z Chin. Natomiast ja bym przede wszystkim patrzył na te Chiny w kontekście tego, co się może wydarzyć w gospodarce światowej w roku 2024. No i oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych. Wiemy o tym, że to jest dość istotny element zawsze, jeżeli chodzi o giełdę amerykańską. No i teraz jak my w tym wszystkim? Po pierwsze, my jesteśmy bardzo mocno... Może do tego przejdziemy za chwilę. Na razie bym zapytał pana prezesa, czy to pan się zgodzi z tym, że czeka nas bardzo dobre rogi kolejna hossa? Nie, no ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Pod koniec 2023 roku też przedstawiliśmy swoją ocenę sytuacji do tego, jak może wyglądać ten rok 2024 i naszym zdaniem on może, i wszystko wiele na to wskazuje, że tak faktycznie będzie, może być równie dobry jak rok 2023. Jeszcze do słowem komentarza też do tego, co kolega powiedział. Wydaje mi się, że Chiny zawsze będą takim, szczególnie w ostatnim czasie, dużym znakiem zapytania. Natomiast to, co też zwróciło moją uwagę poza tymi ostatnimi danymi dotyczącymi produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej, to jest zapowiedź tych ponad 7-procentowych wydatków budżetowych na zbrojenia. To jest moim zdaniem w 2024 roku. To jest coś, co może chińskiemu przemysłowi zdecydowanie pomóc i w tym sensie, czy w tym czynniku upatruję tutaj możliwej przeciwwagi dla tych problemów chociażby z sektora deweloperskiego. Tak, tylko jeśli mogę słowo, tylko tu jest właśnie ten kontekst rosnącego długu publicznego w Chinach. Nigdy nie przejmowaliśmy się tym problemem, no ale popatrzymy sobie na ten ostatni okres, to ten wzrost jest bardzo, bardzo wyraźny i zgodzicie się panowie, zawsze to było rozważanie, co by zrobiły Stany Zjednoczone, gdyby Chiny zaczęły wyprzedawać amerykańskie obligacje, bo przecież to jest jeden z największych wierzycieli Stanów Zjednoczonych. Tymczasem dzisiaj mamy coraz bardziej ten kontekst rosnącego długu Chin. Więc tak, na pewno to będzie element, który pomoże w Chinach. No ale pytanie, jak świat za chwilę będzie podchodził do tego rosnącego długu w sytuacji, gdyby na przykład chińska gospodarka jednak nie odpaliła. Oczywiście to odpaliła to jest słabe słowo, biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy choćby w drugim czy w trzecim kwartale, kiedy notowaliśmy już powyżej 4%. Ale tak jak powiedziałem, pytanie o wiarygodność tych danych. No i pytanie też, czy 4%, 3,5% to jest dużo jak na Chiny. Oczywiście my możemy już zapomnieć o wzroście na poziomie dwucyfrowym, to co obserwowaliśmy jeszcze 20 lat temu, bo baza już nie jest ta. Ale mimo wszystko myślę, że Chińczycy no, marzą o tym, żeby było lepiej. Jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę. Pamiętacie panowie,
ostatni dzień chyba, czy przedostatni dzień ostatniego zjazdu Komunistycznej Partii Chin, kiedy prezydent i pierwszy sekretarz mówił na temat sztormu, który może nawiedzić Chiny. Myśmy to wszystko rozpatrywali głównie w kontekście wciąż jeszcze pandemii i oczywiście tego mrożenia, z którym w Chinach no, mieliśmy do czynienia. Tymczasem pytanie, czy rzeczywiście on miał na myśli tylko i wyłącznie to. Być może on już wiedział coś więcej na temat tych różnego rodzaju wewnętrznych procesów i spodziewał się właśnie tego, że te kolejne lata będą trudniejsze dla Chin. To jest myślę, też ciekawy kontekst. Dziękuję. Teraz, panie prezesie, może przejdźmy na polski rynek. I jak to może wyglądać w tym całym kontekście? Polska giełda i może po prostu jakie sektory, jakie branże będą najlepsze, dla których sektorów jest to najlepszy czas? No jeżeli założymy scenariusz polegający na tym, że sytuacja w polskiej gospodarce będzie ulegała systematycznej poprawie, bo to też nie jest do końca pewne, nie wszystkie te transfery socjalne, które wydawało się wspomogą polską gospodarkę na początku roku, zostały zrealizowane czy są kontynuowane, więc ta siła uderzeniowa polskiego konsumenta, która miała być takim motorem napędowym polskiej gospodarki w 2024 roku, też stoi trochę pod znakiem zapytania. Natomiast mamy oczywiście ten pozytywny przejaw polegający na razie słownym odblokowaniu środków z KPO, zakładając, że te środki napłyną i przy ich pomocy zostaną uruchomione czy odnowione procesy inwestycyjne, które były przez długi czas zamrożone, to być może również po stronie inwestycji zobaczymy poprawę. I na to wszystko nakłada się polska giełda, nie do końca odzwierciedlająca, powiedziałbym, przekrój polskiej gospodarki. Patrząc krótko przez duże spółki, indeks WIG20, wydaje się, że banki stanowią dosyć ciekawy segment inwestycyjny pod kątem zarówno osiąganych wyników, jak i zapowiedzianych możliwych do wypłacenia dywidend. Sektor energetyczny wydawałoby się, że bardzo interesujący, ale w kontekście zawieszenia, czy właściwie zanegowania, czy właściwie zakończenia projektu NABE, czyli tego wydzielenia aktywów węglowych, stwarza pewne zagrożenie dla spółek energetycznych w kontekście możliwych do realizacji procesów inwestycyjnych, które miały być wspomagane środkami finansowymi, chociażby z emisji obligacji. Jak wiemy, te spółki miały problem z pozyskiwaniem długu związany właśnie z tym, że były obciążone tymi brudnymi aktywami. I segment małych i średnich spółek, jeżeli założymy ten scenariusz, że sytuacja w polskiej gospodarce się będzie poprawiać, tu widzę największą możliwą pozytywną reakcję na to, co się może zadziać. A jak to wygląda zdaniem pana Marka Zubera? Tutaj miałbym takie bardziej szczegółowe pytanie o sektor budowlany, ponieważ bardzo mocno rosły ceny i rentowności w ubiegłym roku. Między innymi dzięki programowi 2%. Nowy rząd zapowiada wprowadzenie czegoś bardzo podobnego, być może nawet 0%, co było w pierwotnych założeniach. No i jak też na tym tle może wyglądać polski segment zbrojeniowy, który co prawda na giełdzie jest bardzo słabo reprezentowany, ale ta ostatnia sytuacja z ubiegłego tygodnia, kiedy się okazało, że w unijnym programie dofinansowania amunicji dostaliśmy zaledwie 0,5% możliwych środków. Więc jak tak naprawdę silna jest polska gospodarka i polska giełda? Panie Leszku, zupełnie przypadkowo dość dobrze jest mi znany rynek produkcji amunicji w Polsce i nie tylko w Polsce, więc zaraz do tego wrócę, bo to jest właśnie typowy znowu temat polityczny. Niestety nie zostaliśmy ukarani przez Unię Europejską, ale za moment do tego wrócę. A propos jeszcze środków z KPO, które są dla mnie oczywiście bardzo ważne, zobaczcie panowie, to nie jest dla niektórych oczywiste, bo jest taki bardzo ważny, pełniący bardzo ważną funkcję w Polsce człowiek, który przecież rok temu czy półtora roku temu twierdził, że żadnego znaczenia środki z KPO nie mają, a tym człowiekiem jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie wiem, czy pamiętacie panowie taką wypowiedź.
Oczywiście to trochę żart, ale nie do końca żart, bo oczywiście konsekwencje tych słów także były i pewnie będą za moment. Wiemy, że szykuje się wniosek do Trybunału Stanu przeciwko prezesowi NBP, no ale to jest też zupełnie inny temat. Ja bym powiedział tak, no, trzeba by było po pierwsze popatrzeć na ten problem, który giełda miała. Ja wiem, że część moich kolegów, analityków, inwestorów nie za bardzo kocha mnie za te słowa, ale ja jednak twierdzę, że przez ponad dekadę polska giełda była w kryzysie. Z jednej strony wynikającym, czy potwierdzeniem tego były oczywiście poziomy choćby tych podstawowych indeksów i nie trafia do mnie zupełnie argument, że wiele rynków typu emerging market było w podobnej sytuacji, bo przecież ja doskonale pamiętam fantastyczną HOSE 2003-2008, kiedy porównywaliśmy się właściwie już tylko do Stanów Zjednoczonych czy Niemiec. I w tym kontekście no, te rynki nas zostawiły to w sposób dramatyczny. No, myśmy wybili się tak naprawdę powyżej szczytu z października 2007 roku, dopiero w zeszłym roku tak poważnie. A WIG20 dalej leży i kwiczy, biorąc pod uwagę październik 2007 roku, czyli ostatni szczyt HOSE. Oczywiście zaburzony choćby tym, że bardzo dużo mamy w tym WIG-u 20 banków, ale nie zmienia to faktu, że to jest oczywiście dla mnie przejaw tego kryzysu. No i drugi przejaw kryzysu to jest to, że ostatnie lata to więcej spółek, które schodzą z giełdy niż spółek, które wchodzą na giełdę. A przypominam sobie taki moment w październiku 2006 roku, kiedy w Komisji Nadzoru Finansowego rozpatrywano jednocześnie, czyli złożone było jednocześnie 54 prospekty emisyjne. I mówię tutaj tylko i wyłącznie o głównym parkiecie. Więc mamy szansę zakończyć ten problem, bo jeśli uznamy, że dwa najważniejsze czynniki, które doprowadziły do tego kryzysu, to było ograniczenie popytu, głównie związane z likwidacją OFE oraz totalna nieprzewidywalność związana z funkcjonowaniem generalnie przedsiębiorstw, w tym oczywiście także tych giełdowych, i tutaj masę mamy przykładów na decyzje polityków realizowane albo zapowiadane do realizacji w ciągu dosłownie dni. No to biorąc pod uwagę to, że nastały nowe czasy, mamy szansę, żeby to się skończyło. Oczywiście jest pytanie o popyt. Rzeczywiście ten ostatni okres wzrostu to bardziej działanie inwestorów zagranicznych. Rzeczywiście niemalże w ostatnich tygodniach dopiero mamy większe zainteresowanie, jeżeli chodzi o kraj. No ale tutaj cały czas jest kwestia tego instytucjonalnego popytu i tutaj jakichś rozwiązań strategicznych nie mamy. Przydałyby się takie rozwiązania, bo to, co zostało robione w czasie poprzednich rządów, no, mówiąc najprościej, się nie sprawdziło. Więc tutaj cały czas mamy wyzwania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie stabilności i przewidywalności przede wszystkim, no właśnie, no to jest pytanie, pan Piotr mówił tutaj o paru obszarach ciekawych. Jest pytanie, czy obecny rząd po tych paru miesiącach pokazał nam bardzo jednoznacznie, w jakim kierunku pewne procesy będą się toczyć. Moim zdaniem niestety nie. I najlepszym tego przykładem jest właśnie NABE. Jest ponowna koncepcja, która nie jest oficjalna, gdzieś tam jest zrzucana przez minister odpowiedzialną za to w kontekście pozostawienia górnictwa w spółkach energetycznych, co może się skończyć katastrofą. Więc gdyby pan, panie Leszku, zapytał, czy energetyka jest przyszłościowym, inwestowanie w energetykę jest przyszłościowym tematem w Polsce, powiedziałbym absolutnie tak. Ja szacuję, że my w energetykę szeroko rozumianą, czyli i oczywiście w elektrownie atomowe, mówię tutaj o tych inwestycjach spółek, które są na giełdzie, i w sieci elektroenergetyczne. No tutaj PSE nie mamy na giełdzie, ale tutaj mamy bardzo wiele firm, które będą budowały te sieci. Wydamy setki miliardów złotych w ciągu najbliższych lat. Nie 40, tylko raczej kilkunastu. To jest gigantyczny zasób, który musi pociągnąć wyceny w górę. Ale jest to jedno ale. To są pomysły polityków. I ja czekam na to, żeby w ciągu najbliższych już niemalże dni nowy rząd w tych kluczowych rzeczach przedstawił nam taki kręgosłup, taką mapę drogową, gdzie chce iść. Nie oczywiście ze szczegółami, ale też nie na poziomie wielkiej ogólności, po to, żebyśmy wiedzieli rzeczywiście, jakie są perspektywy. Więc ja na to cały czas czekam. Co do branż. Pytał pan o branżę budowlaną. Absolutnie tak. Ja bym nawet nie mówił tutaj o kredycie 2.0. To bardziej wzmocniło deweloperów niż firmy budowlane. Zresztą myślę, że ten rząd, wycofując się z prowadzenia programu Kredyt Zero, nie wiem jak on się będzie nazywał,
docelowo, ale tego kredytu, który ma wspomóc jeszcze bardziej osoby, które nie mają mieszkań, wycofując się z prowadzenia go w drugim kwartale, na czas jednak bliżej nieokreślony, bo mówienie o tym, że to będzie pod koniec roku, oznacza, że tak naprawdę tego momentu nie mamy. Moim zdaniem wykazuje się dojrzałością i lepszym zrozumieniem rynku, dlatego że wprowadzenie tego typu programów, nawet ograniczonych, bo to ma być program dużo ograniczony w stosunku do kredytu 2.0, w sytuacji, kiedy nie ma gdzie budować, bo do tego się to wszystko skłania, no to spowoduje tylko i wyłącznie dalszy wzrost cen. Pewnie już nie tak duży, ale jednak. Więc tutaj widzę, że takie bardziej racjonalne podejście króluje. Ja bym raczej wskazał na te spółki budowlane w kontekście nawet innych inwestycji, niezwiązanych z budową mieszkań, przede wszystkim kolej, właśnie energetyka. No i tutaj zresztą patrząc na niektóre spółki, Budimex jest chyba świetnym tego przykładem i wzrost no 300% w ciągu ostatnich 2 lat, to pokazuje, że z jednej strony ten portfel, który dzisiaj spółki mają i te perspektywy, które są związane i z KPO i z normalnym budżetem unijnym, czyli z Funduszem Spójności, który też był zagrożony, że to jest coś, co powinno być rzeczywiście istotną poprawą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Tym bardziej, że w wielu obszarach, myślę, że tutaj budownictwo drogowe jest tego dobrym przykładem, poprzedni rząd zrobił jednak sporo dobrego. Choćby wyrównując te zamówienia, czyli nie powodując takiego jakiegoś napięcia w pewnych okresach, a potem problemów z zamówieniami. Więc na pewno budownictwo jest ciekawe. Banki z całą pewnością tak. Oczywiście tu jest kontekst cały czas kredytów frankowych, ale myślę, że ten kontekst jest w cenach. Natomiast bardziej bym się bał znowu pomysłów polityków. Wiemy doskonale, że ten ostatni mocny spadek, no może przedostatni mocny spadek banków wynikał właśnie z prowadzenia wakacji kredytowych. Więc z całą pewnością znowu przydałoby się bardziej przewidywalna przyszłość tej branży w kontekście decyzji politycznych. I ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden obszar. Obszar, który ciągnie, już mówiliśmy o tym, giełdy w dużej mierze, przede wszystkim Nasdaq, ale także oczywiście giełdę nowojorską, w sensie New York Stock Exchange, ze względu na to, że sporo spółek technologicznych jest na New York Stock Exchange, już przeniosły się z Nasdaqa, mówię o tych liderach, mianowicie sztuczną inteligencję. Czyli wydaje mi się, że to jest dzisiaj słowo klucz. Tak jak kiedyś tym słowem kluczem... Ale przepraszam się, wstrzymajmy, bo to będzie moje oddzielne pytanie. A, dobra, okej. Okay. I panie prezesie, proszę jeszcze powiedzieć, czy w kontekście tego, co mówił pan Marek, czyli napływu środków europejskich i to, czego zawsze brakowało spółkom i czym często tłumaczyło brak decyzji, czyli niepewność polityczna i gospodarcza, czy po 15 października ona wzrosła i czy to może zaowocować większą chęcią spółek do debiutów na giełdzie, czy przechodzenia na przykład spółek z New Connectu na dużą giełdę, jak to ostatnio miało miejsce w przypadku JRH? To ja tu się zgodzę całkowicie z panem Markiem, szczególnie w ocenie dotychczasowych działań nowego rządu. Moim zdaniem nie mamy, przynajmniej ja takiej wiedzy nie mam, w którym kierunku zdążamy i jakie podstawowe działania zostaną w najbliższym czasie wykonane. Wydaje mi się, że obecny rząd mało klarownie to pokazuje, przez co zakładam, że przekonanie wśród przedsiębiorców co do tego, że już teraz należy na większą skalę działać, nie jest, że tak powiem, pewne. Jeżeli chodzi o debiuty na polskiej giełdzie, to jest bolączka od dłuższego czasu. Tych debiutów nie ma i tutaj też się całkowicie zgadzam z panem Markiem. Mamy więcej spółek schodzących niż wchodzących. To pokazuje, że spółki przestają gdzieś wartość dodaną w giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, jaką kiedyś było chociażby pozyskiwanie kapitału. Dzisiaj nie widać chęci do pozyskiwania kapitału, zarówno przez tych, którzy na tej giełdzie są, jak i nowe spółki. Mam nadzieję, że zmiany, jakie zajdą w takim instrumentarium organizacyjnym, jeżeli chodzi o wspomaganie polskiego rynku kapitałowego właśnie w tym zakresie, zachęcanie do tego, żeby duże prywatne spółki, a może i państwowe, jednak debiutowały na tej giełdzie, żeby po raz kolejny ten kapitał ulicy pobudzić do działania. Mam nadzieję, że w tej sprawie zostanie coś zrobione poza spisaniem którejś tam kolejnej strategii rynku kapitałowego, która tak de facto
przełożenie na poprawę tego sytuacji na tym rynku miała małe bądź żadne. Także to, czego nam brakuje na polskim rynku kapitałowym, to przede wszystkim debiutów, które być może pobudziłyby, mówię, ten kapitał prywatny do ponownego pojawienia się na rynku, no bo dzisiaj on jest tak naprawdę zdeponowany już od długiego czasu w bankach, niewykorzystywany, a mógłby spokojnie przełożyć się na przyspieszenie chociażby wzrostu polskiej gospodarki. No i teraz już zapytałbym Pana od razu o to, co rozpoczął Pan Marek Zuber, czyli o rolę sztucznej inteligencji. Jak ona może wpłynąć na rynki, na rynek kapitałowy, na polskie spółki? Czy my będziemy w stanie wykorzystać ten potencjał? No ja zakładam, że to jest game changer, szczególnie w długim terminie. Dzisiaj mamy taką troszeczkę chaotyczną i przypadkową reakcję rynku, pozytywną oczywiście, na to, co się zadziało, czy może się zadziać, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Mamy trochę problem w Europie, bo Europa strukturalnie, mówię tu o europejskich spółkach, o europejskim rynku kapitałowym, do którego Polski również się zalicza. Europa jest jednak trochę z boku tego trendu. Główny trzon spółek technologicznych to Stany Zjednoczone i Azja, przez co my odstajemy i troszeczkę, nawet bardziej niż troszeczkę, na razie nie uczestniczymy, czy nie współuczestniczymy w tym wzroście. Być może to jest właśnie to, co powoduje, że europejski rynek akcji zachowuje się zdecydowanie słabiej niż pozostałe rynki. Natomiast wykorzystanie sztucznej inteligencji, myślę, że ono będzie z każdym dniem, tygodniem, miesiącem czy rokiem narastało i spółki, które bazują na tej sztucznej inteligencji bądź będą w stanie wykorzystać jej pozytywne efekty w swojej działalności, a do takich możemy również zaliczyć, nie wiem, chociażby sieci handlowe, które przez analizę zachowań swoich klientów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będą w stanie im dużo szybciej, łatwiej i przyjemniej sprzedawać swoje towary. Także tych sektorów, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji może być, na pewno jest bardzo dużo i docelowo zakładam, że większość z tych sektorów będzie musiała bądź skorzysta z tego właśnie, co się dzieje na rynku. I to samo pytanie do Pana Marka Zubera. Szansa czy bardziej wyzwanie dla polskich spółek? I szansa i wyzwanie. Ja tylko jeszcze słówko, naprawdę słówko w kontekście tego poprzedniego tematu. Ten optymizm, który dzisiaj mamy, związany z poprzednim rządem, związany z obecnym rządem, ten optymizm, który widzieliśmy też bezpośrednio po wyborach i na giełdzie, i na rynku walutowym na przykład, i też na obligacjach oczywiście, moim zdaniem głównie wiązał się z tym, że na przykład nowy rząd dawał szansę i to się stało, zejścia z kolizyjnej z Unią Europejską. Czyli ten kontekst Unii tutaj był istotny. Natomiast to, czego mi brakuje, no to jest właśnie to, że naprawdę oczekiwałem, że w ciągu tych 100 dni mitycznych rząd przedstawi kręgosłup. Drodzy przedsiębiorcy, jeżeli mówimy oczywiście o przedsiębiorcach, bo to ma przecież wpływ na sytuację giełdy. Drodzy przedsiębiorcy, chcemy zrobić to i to. Nie oczywiście na poziomie ustaw, ale jednak takich kierunków, albo tego i tego nie zrobimy. Bardzo by to pomogło, jeżeli chodzi o tę przewidywalność. Jeszcze jedna uwaga, no niestety ten poprzedni rząd, czyli przez 8 lat mieliśmy taką sytuację, kompletnie nie był zainteresowany rynkiem kapitałowym, kompletnie. To było budowanie gospodarki państwowej. Wielokrotnie widzieliśmy, pomimo deklaracji, że ten rynek kapitałowy jest kompletnie nieistotny. No i oczywiście w związku z tym mieliśmy takie konsekwencje, jakie mieliśmy. Co do sztucznej inteligencji, pamiętacie panowie, mieliśmy 3 takie fazy, jeśli chodzi o giełdę, przynajmniej ja to tak odbieram. Wtedy, kiedy ja zacząłem na poważnie zajmować się giełdą, czyli początek tego wieku, właściwie nie, jeszcze wcześniej, druga połowa lat 90., kiedy ja jeszcze nie zajmowałem się poważnie giełdą, internet. Wszystko, co związane z internetem, wystarczyło zmienić nazwę na internetowy i natychmiast wiązało się to z zainteresowaniem inwestorów. Potem mieliśmy 2005 rok i to pamiętam doskonale, deweloperka. Każda spółka, która weszła w deweloperkę, bez względu na branżę, w której działała, natychmiast rosła. No i ostatni obszar dotyczył gamingu, dotyczył gier. I to jest chyba jedyny jasny punkt, jeżeli chodzi o te, czy może najjaśniejszy punkt, jeżeli chodzi o te ostatnie kilkanaście lat na polskiej giełdzie. Jak ktoś się zabierał za gry, to natychmiast oczywiście rósł
I generalnie rzecz biorąc, te spółki faktycznie tutaj w wielu przypadkach miały się czym pochwalić. I ja mam wrażenie, że teraz właśnie tak będzie ze sztuczną inteligencją. To znaczy, jeśli jakieś polskie spółki choćby trochę będą z tego korzystać albo potrafiły wykorzystać to, co mamy, to myślę, że to będzie element, który będzie bardzo mocno pomagał i zwiększą zainteresowanie inwestorów. Także to jest, tak jak pan powiedział, pan Piotr, game changer. No oczywiście, jeżeli ktoś będzie fizycznie był w stanie, tak bym powiedział, merytorycznie, faktycznie uczestniczyć w tym procesie, to jest budowanie potencjału na lata. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ktoś będzie miał system, jeżeli będzie miał algorytmy, albo jeżeli te dostępne algorytmy na poważnie będzie wykorzystywał i wprowadzał tutaj wartość dodaną, oby w skali świata, bardzo bym tego chciał, to jest możliwość zbudowania potęgi, jeśli chodzi o kolejne lata funkcjonowania i życzę, żeby jak najwięcej, żeby chociaż jedna i jak najwięcej polskich spółek z tego korzystała. Ale wydaje mi się, że nawet informacja o tym, że w coś takiego wchodzimy, że korzystamy z takich systemów, to już będzie element, który będzie przyciągał inwestorów. I jedna ciekawa rzecz, która się wydarzyła akurat nie na naszym rynku, ale pokazuje ten proces, to są znowu Stany Zjednoczone. Zobaczcie panowie, po raz pierwszy od lat, i to naprawdę od lat, tak naprawdę od początku tego wieku, Microsoft na dłużej prześcignął Apple'a, jeżeli chodzi o to, no, z jednej strony najwięcej wartą spółkę na świecie, ale też prześcignął Apple'a. Tutaj Apple królował przez ostatnią dekadę. Microsoft, który póki co jednak wyniki finansowe ma gorsze. Apple 4 lata pod rząd powyżej 100 miliardów dolarów zysku. No, w Microsoftie nie ma jeszcze aż takiej sytuacji. I to się stało tak naprawdę tylko z jednego powodu, bo Microsoft jest największym udziałowcem OpenAI, a OpenAI to ChatGPT. A niestety Apple, i mówią to w zasadzie wszyscy analitycy amerykańscy, jest trochę z tyłu, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji. No w tej chwili, jak wiemy, największy konkurent, czyli Samsung, w ostatnich swoich modelach jest tu bardziej zaawansowany. I ten element ewidentnie dzisiaj powoduje, że to zainteresowanie Microsoftem jest większe dzisiaj niż Apple. Myślę, że tak samo będzie na polskiej giełdzie. Dziękuję. Tym wyczerpaliśmy już listę zagadnień, które przygotowałem na tą debatę, ale prosiłbym tak jeszcze kilka słów na koniec, takiego podsumowania, czego tak naprawdę spodziewamy się w 2024 roku. I zadam to pytanie, które już rozpoczęliśmy i pan Marek nie zdążył odpowiedzieć, dlatego też pana Marka zaczniemy. Czy czekają nas takie niespodzianki jak polski przemysł zbrojeniowy, który wydawał się potęgą, a tu nagle został tak bardzo szybko i brutalnie zweryfikowany? No właśnie, panie Leszku, no ja obserwuję te dyskusje na temat produkcji różnego rodzaju rzeczy w Polsce i tutaj mam bardzo smutny kontekst. Wszyscy politycy nie zdali egzaminu, tak bym to określił. Oczywiście w szczególności, no to są świeże rzeczy, więc w szczególności ci, którzy rządzili w ciągu ostatnich 8 lat. Prosiłbym mniej politycznie, bardziej gospodarczo. Ale dlatego powiedziałem wszyscy politycy. Jeśli chodzi o te ostatnie kontrakty, no panie Leszku, trudno jest przyznawać pieniądze na produkcję pocisków w kraju, który de facto tych pocisków nie produkuje. Ci, którzy produkują, bazują na komponentach sprowadzanych z innych krajów, na przykład z Niemiec. Więc to nie jest zła wola Komisji Europejskiej, tylko po prostu my nie mamy w Polsce istotnych producentów, nie mamy produkcji spłonek do nabojów, nie produkujemy tych cylinderków, a jeżeli już to bazujemy znowu na tych kontrahentach zagranicznych i to jest dzisiaj problem. Więc ja bym powiedział, no oczywiście przemysł zbrojeniowy w kontekście tych potężnych wydatków, które w Polsce będziemy ponosili, choć nie ma tutaj zgody także wśród ekspertów. Wczoraj czytałem fragmenty wywiadu jednym z byłych ministrów finansów, który twierdzi, nie powinniśmy tyle wydawać na zbrojenia. No fundamentalnie się nie zgadzam z tym, ale mamy też inne opinie. Więc powiedziałbym absolutnie wchodzić we wszystko, co jest związane z tymi zbrojeniami, tylko jest jedno ale. Czy będziemy w stanie wydawać te pieniądze w Polsce, biorąc pod uwagę to, co robiliśmy właśnie w tych ostatnich latach? Więc czekam tutaj na zmiany. Jeśli te zmiany nastąpią, jeżeli przede wszystkim pozwoli się prywatnym firmom szerzej wchodzić w obszar produkcji broni w Polsce, to z całą pewnością to jest w najbliższych latach, nie miesiącach, tylko w najbliższych latach bardzo, bardzo ciekawy obszar. Podsumowując, ja bym powiedział tak, mamy szansę w roku 2024, po pierwsze kontynuować to, co było pod koniec 2023, czyli wybić się wreszcie z tego marazmu, ale żeby to się stało, no to musi być oczywiście hossa na świecie, już nie mówię o boomie, ale no, przynajmniej powolny wzrost w tych najważniejszych gospodarkach i na najważniejszych giełdach i od tego jesteśmy cały czas uzależnieni, tutaj nie ma moim zdaniem dyskusji.
I druga rzecz, potrzebujemy jednak decyzji politycznych, które z jednej strony zwiększałyby, to się nie wydarzy w ciągu miesięcy, ale zwiększałyby zaufanie inwestorów do tego, że nie będzie w Polsce wymyślania w ciągu dni dziwnych pomysłów, które mają istotny wpływ na rynek kapitałowy. I także czekam cały czas na rozwiązania strukturalne, strategiczne dotyczące zwiększenia popytu w Polsce. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy takie rozwiązania zostaną nam przedstawione. Dziękuję. A teraz ostatnie słowo należy do pana prezesa Piotra Szuleckiego. Jeżeli chodzi o zbrojeniówkę, to jak najbardziej możemy wydawać więcej, tylko wydawajmy to na produkcję, a nie na zakupy, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, wydaje mi się, że to, co się zadziało w roku 2023, szczególnie w drugiej połowie, czyli decyzja instytucjonalnych inwestorów zagranicznych o zwiększeniu zaangażowania na polskim rynku akcji, czyli krótko mówiąc o doważeniu swoich portfeli polskim rynkiem akcji, jest działaniem długofalowym i moim zdaniem będzie miało swoje konsekwencje pozytywne w kilku co najmniej najbliższych latach. Tak jak się kiedyś inwestorzy zagraniczni skracali na polskim rynku akcji i to niedoważenie polskiego rynku akcji trwało latami, tak dzisiaj zdecydowali się zwiększać to zaangażowanie. Takie zwiększenie zaangażowania nie odbywa się z sesji na sesję, czy w tydzień, czy w miesiąc, to trwa latami i myślę, że to będzie miało najbardziej, myślę, pozytywny wpływ na to, jak ten polski rynek akcji może się zachować w najbliższym roku, dwóch, trzech, pięciu latach. Bardzo dziękuję. Gośćmi debaty ISB News był pan Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding oraz Marek Zuber z Akademii WSB. Jeszcze raz bardzo dziękuję.